Jedziemy z księdzem Stanisławem także poza Polskę, no bo Polacy są wszędzie. Za miesiąc mamy być w Stanach Zjednoczonych, mamy być też w Irlandii, jeszcze w kilku innych miejscach. A jeśli chodzi o kalendarz na spotkania polskie, no to mam wypełniony kilkudziesięcioma spotkaniami. Ksiądz Stanisław również. No, wiele miejsc jeździmy razem, w niektóre miejsca ksiądz Stanisław jeździ sam, ja jeżdżę sam. No, każdy robi to, co, że tak powiem, w naszej mocy. Ja może Państwu opowiem historię, najkrócej jak się da, ale która myślę, że jest dobrym takim przykładem. Jest taki film, który jest oparty na faktach autentycznych, być może Państwo go znacie. Film nosi tytuł Podaj dalej. Nie opowiadałbym go, gdyby to nie była historia oparta na faktach autentycznych. Historia małego chłopca, którego matka była alkoholiczką. On tam uwierzył, że jeżeli on będzie robił dobre uczynki dla innych ludzi, to być może i mama wyjdzie z tego nałogu i we współpracy z swoim nauczycielem wymyślił, że zrobi trzy dobre uczynki dla trzech obcych ludzi, prosząc ich, aby oni zrobili dla trzech kolejnych. No i następna scena z filmu to jest już drugi koniec Stanów Zjednoczonych, gdzie jakiś dziennikarz rozmawia z bezwzględnym gangsterem, który zachował się w jednej sytuacji absolutnie altruistycznie, komuś pomagając. Pyta tego gangstera, czemu to zrobiłeś? On mówi, bo mam honor, nawet ja mam honor. Myśli, że tacy bandyci jak ja nie mają honoru. Obiecałem, że coś zrobię i zrobiłem. No i ten dziennikarz po nitce do kłębka jedzie przez całe Stany Zjednoczone, po wielu miesiącach dociera do tego chłopca, w międzyczasie orientując się, że ten ruch, który ten dziennikarz nazwał ruchem Podaj dalej, objął kilkadziesiąt tysięcy osób. Mówiąc krótko, coś, co powstało w głowie małego chłopca, że pomoże trzem ludziom bezinteresownie, poprosi ich, aby oni też innym wykonali po jednym dobrym uczynku bezinteresownie i tak dalej, i tak dalej. Można by powiedzieć naiwność małego dziecka, bo to się mogło zakończyć na tych trzech, ale się nie zakończyło.